lepsza ta druga połowa w waszym wykonaniu? Znaczy, ciężko powiedzieć, czy dużo lepsza w naszym wykonaniu, bo uważam, że zespół z Puław na pewno gdzieś tam tą koncentrację zostawił w szatni, no bo nie oszukujmy się, no nie musieli gonić wyniku, wynik przez moment nawet nie był zagrożony, także wydaje mi się, że też spokojnie sobie podeszli do drugiej połowy w ogóle chyba do tego spotkania, także no nie postawiliśmy oporu, no tak uważam, że no, jest nam wstyd za ten mecz. Dużo przerw na żądanie trenera. Udało wam się grać zgodnie z założeniami przedmeczowymi, zgodnie z założeniami trenera? To znaczy na pewno przez pierwsze 15-20 minut spotkania nie graliśmy z takimi założeniami, jakie sobie zakładaliśmy, bo akcje nie miały wyglądać po 10-12 sekund, tylko troszeczkę dłużej. Dużo rzutów nieprzygotowanych, dużo niepotrzebnych podań dookoła. No i tak klasowy zespół jak Puławy wykorzystały to bezwzględnie. Kolejna porażka na waszym koncie, niestety. Ostatnie mecze, minimalne przegrane. Jak mentalnie się czujecie na ten moment? Znaczy na pewno minimalne przegrane bolą, ale zawsze to są przegrane. Także nikt nie będzie pamiętał, czy to były przegrane po walce, czy nie. Punktów nie ma w tabeli, także no, ciężko jest się pozbierać po takich meczach, gdzie dostaje się u siebie lanie, mniejsze czy większe, ale no, trenujemy, walczymy dalej. Pierwsza połowa fajna, bo solidna gra w obronie, z czego ciągnęliśmy kontry, bezpośrednie były i pośrednie. Drugie momenty też były ok, no ale generalnie już ta druga troszeczkę wolniejsze tempo i jakość tej gry spadła, także pierwsza połowa, tak jak mówimy, no super, drugie troszeczkę już tak bardziej nachodzonego, ale generalnie to, nad czym ostatnio pracowaliśmy, czyli atak szybki, znaczy obrona i atak szybki, który w poprzednich meczach troszeczkę szwankował, dzisiaj już wyglądał naprawdę przyzwoicie. 4 albo 5 bramek na koncie Roberta Orzechowskiego. No, te bramki były zwieńczone wielkim aplauzem. Z czego to wynika? No, Robert wraca po dłuższej kontuzji. To bodajże po tej przerwie jego pierwsze bramki w tym sezonie. Także radość jego i nas wszystkich. Także no, myślę, że jego dyspozycja będzie rosła i myślę, że na najważniejsze mecze dojdzie do optymalnej formy. Duży komfort, rotacje w składzie, także no, to na pewno sprzyja temu, że gracie swoją piłkę ręczną, to co zaplanowaliście. Na pewno, tylko no właśnie musimy pracować jeszcze cały czas od początku sezonu, staramy się i w dalszym ciągu musimy to robić, żeby ta jakość gry przez 60 minut wyglądała przyzwoicie, bo później przychodzą takie mecze jak na przykład z Płockiem, gdzie w pewnym momencie taki brak koncentracji przypłaciliśmy porażkami, także nad tym trzeba cały czas pracować, aby ten poziom był utrzymany. No na pewno od początku postawiliśmy swoje warunki, wyszliśmy na dość wysokie prowadzenie i można powiedzieć, że cały mecz kontrolowaliśmy, grała szeroka czternastka, także każdy zagrał 30 minut i jest zadowoleni ze zwycięstwa. Po każdej twojej bramce tutaj w hali panowała euforia. Jak się czułeś z tym, jak to ocenisz? Nie, na pewno bardzo dobrze się czułem. Pierwsze moje bramki po kontuzji długiej, także na pewno się z tego cieszę, ale mam nadzieję, że to tylko taki pierwszy krok do czegoś więcej. No niestety te urazy cię łapią dosyć często. Jak mógłbyś ocenić swój stan zdrowia na ten moment? No, ja jestem zdrowy w 100%. Wiadomo, że po tak długiej przerwie potrzebuję czasu spędzonego na boisku, bo niektórych rzeczy nie da się na siłowni albo w gabinecie fizjoterapeuty wypracować.